Rejestr zabytków. Czym jest? Rejestr jest to wykaz obiektów, które są objęte prawną ochroną konserwatorską na podstawie decyzji administracyjnej wojewódzkiego konserwatora zabytków. Decyzja wydawana jest w postępowaniu administracyjnym, bądź to na wniosek właściciela zabytku, bądź z urzędu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest zatem rejestr zabytków formą ochrony zabytków. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest to jedna z czterech form ochrony zabytków i jest to najważniejsza, podstawowa forma ochrony. Ochrona prawna to jest właściwie początek idei ochrony zabytków, który jest oczywiście podstawą dalszych działań opieki nad zabytkami. W Polsce rejestr zabytków związany jest z początkami działalności konserwatorskiej. Jest to jeden z najstarszych rejestrów w Europie, a jego początki to lata 20. XX wieku i bezustannie jest uzupełniany. Wszystkie decyzje wydane w okresie międzywojennym czy bezpośrednio powojennym nie utraciły mocy, są wciąż aktualne, natomiast wciąż te decyzje postępowania muszą być weryfikowane. Rejestr zabytków dokonywany jest na mocy wpisów urzędowych i poszczególne decyzje wpisuje się do tzw. ksiąg rejestrów zabytków. Z tego też względu rejestr dzielimy na trzy kategorie. Kategorię A, czyli rejestr zabytków nieruchomych, który obejmuje zabytki architektury. Rejestr B, czyli rejestr zabytków ruchomych, są to obiekty, które stanowią samodzielne dzieła sztuki, często występują w obiektach architektury jako elementy wystroju bądź detale architektoniczne, i rejestr C, który jest rejestrem zabytków archeologicznych. Wszystkie te trzy kategorie posiadają taką samą moc, taką samą ważność i decyzja o wpisie do rejestru zabytków w momencie uprawomocnienia mówi o tym, że dany zabytek stanowi wartość narodową, podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i naruszenie takiego stanu, naruszenie stanu danego zabytku stanowi przestępstwo na podstawie oczywiście odpowiednich przepisów prawa. Rejestr zabytków to jest narzędzie. Narzędzie, które służy do prawidłowej ochrony, opieki i działań związanych z zabezpieczeniem zabytku, a zabezpieczenie danego zabytku, czyli doprowadzenie do sytuacji, aby ten obiekt trwał bez jakiegokolwiek zagrożenia, leży oczywiście w interesie całego społeczeństwa. Tym samym wpis do rejestru zabytków powoduje, że dany obiekt staje się własnością, w pewnym sensie oczywiście, ale dobrem ogólnospołecznym, ogólnonarodowym, a jego ochrona jest naszą powinnością, zarówno państwa, jak i każdego obywatela.